żadnych punktów. Ani nagród. Ale będziecie robić z siebie głupu. Znaczy ci, którzy będą chcieli, będą robić z siebie głupa. No dobra. Jedziemy po całości, zaczynamy od razu. Z grubej rury, potrzebuję czwórkę ochotników. To nie będzie, przepraszam, statek Arystotelesem popkultury? Nie. A co będzie? No, nie wiem, może będzie Demostenesem popkultury albo czymś tam. To nie będzie w tej Bardzo nam przykro. A data jest o 20:30. Na drzwiach jest aktualny program. Tak jest. Cztery ochotników, bo będę wybierał ręcznie. No dobrze, ja się zgłaszam. Kochana, zgłaszasz się na ochotników. To zapraszamy na zabiegną. Brawa dla tej pani. Dobra, ale to nie wystarczy. Kulek się zgłasza. Ojejku, no dobra. Kulek się też zgłasza. Ojej, to było na mnie, to jest pójdę. Nie, no, zaszczyt. Dobra, jeszcze jedna. O! Dobra, rozbieramy się już. Tak. To się zamienicie miejscami. Kulek się znowu zamienił miejscami. Tak. Trzy czy cztery osoby? Cztery? Ty jesteś czwarty. Siadaj, zapraszam cię. Cześć. Jesteś. Dobrze, o, proszę bardzo. Odpowiednia muzyczka. Dlaczego się rozbierasz? Ponieważ jest... Kochani, pierwsza konferencja nazywa się... Rozbierz się! Randka w kosmosie! Jak? Randka w kosmosie. A randka, dobrze. No, to jest twój Mamy... Tak, ten bardzo prosimy troszkę się odsunąć. Troszkę się bardziej odsunąć. Tak. Oto Golny, który postanowił, musi trochę... rozszerzyć swoje horyzonty, poznać przedstawicieli, no bo to Gorn, prawda, jest bardzo otwarty, innych ras. I generalnie dlatego też postanowił wziąć udział w tym wspaniałym programie. Otóż nasi uczestnicy dostają koperty, które to mają powiedziane, jaką są postacią. Gorn zada każdemu, tak jak on w programie, tak się na pojedynczym pytaniu, jedna runda, potem druga runda po jednym pytaniu, a nasi wspaniali uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na te pytanie tak, jakby byli dokładnie tymi postaciami, po czym Gorn będzie zgadywał, z kim ma do czynienia. W związku z czym zapraszam Gorn. Nie widzisz, są za zamkniętą tą, nie widzisz i zadajesz pytanie. Gdybyś był, nie wiem, gdybyśmy byli razem na bezludnej wyspie, co byśmy tam razem zrobili i tak dalej. Kandydatka numer jeden. Gdybym cię poprosił o wyczyszczenie mi zębów. Co byś to zrobiła? To jest tak, że ja jako, prawda, inżynier na pewno miałbym jakieś dobre urządzenie do tego, żeby... Żeby... To tak wygląda kobieta? To... To... Ej, to jest wielka faca. Czekaj, każdy tak to może przejść do kamery. Chyba musisz odpowiadać, bo coś brakuje jednak jemu. Widzę, że Gorn jest bardzo nieśmiały. Jest zdecydowany, no bo... Ja w szoku jeszcze w poprzedniej odpowiedzi. Gornie, czas leci, Gornie, czas. Zadawaj swoje pytanie, bo jak nie, ja zadam je za ciebie. Jaki jest twój ulubiony Ale zwracam się do ciebie, jestem, proszę, twoja
mądrość wskaże mi ten kolor. Jaki kolor mam odpowiedzieć? Jaki kolor? Chciałbym z tobą rozmawiać, ale naprawdę nie chcę. Może jednak zabrałabyś się gdzieś poza tę galaktykę. Poza galaktykę? Dobry kandydat. Kandydat numer 3. Co sądzisz o tym, że Gorm nie powinien płacić za alę, tylko jego partner? Że co? Nie Gorm płaci za alę, tylko jego partner. To oczywiste, że Gorm płaci za jego obiad. To partner... To... Nie jest tak, jak mówisz, jest zupełnie inaczej, ponieważ mylisz się. Gdybym chciał płacić za twój obiad, to bym pewnie poszedł na niego, ale nie poszedłem. Bo nie chciałem. Czy rozumiesz, czy muszę ci powtórzyć coś jeszcze? Jeszcze jedna runda pytań, Gornie, może. Jeszcze tak? Jeszcze jedna runda pytań, jeszcze może. Nie wiem, czy on da radę jeszcze jedną rundę pytań. No ja też myślę, że chyba jest za to słaby, prawda? Słaby Gorn? Dobrze. W takim razie pytanie do kandydatki numer 1. Czy lubisz odwozić swoich partnerów do domu? Wiesz co? Teraz ja się trochę nie mogę skupić, bo od kiedy ja widzę te moje partnerki i to, jak naprawdę wyglądają, to... No trudno jest. To jest prawdziwy szok dla mnie. Enterprise przestaje być moją jedyną miłością. Dobrze, to w takim razie kandydatka numer 2. Czy lubisz, kiedy gondole statku są długie czy krótkie? Lubisz, kiedy gondole statku są długie czy krótkie? Alas, to wyjdzie. Okej. Wy naprawdę do siebie pasujecie jednak. Sądzisz, że pasujemy do siebie, a sądzisz, że długie są lepsze czy krótkie? Zadajesz te pytanie do mnie? Tak. Czy naprawdę te pytanie zadajesz do mnie? O co chodzi? To jest twoja rola. Po to cię przeżywam, chciałem to z tobą rozmawiać, to bym z tobą rozmawiał, ale nie rozmawiam, bo nie chcę. Ale dlaczego to ja cię łaśniłem? Jeżeli będziesz mieć coś ciekawego do powiedzenia, skontaktuję się z twoim przełożonym. Ja cię pocieszę. Gornie, czy już wiesz, z kim masz do czynienia? Czy jeszcze potrzebujesz trzeciego pytania do kandydata? Jeszcze zadać pytanie do kandydata numer 3. Czy masz naturę romantyka? Ogólnie nie rozumiem, dlaczego nie wstajesz, kiedy ze mną rozmawiasz. Ja bym wstał, gdybym ze sobą rozmawiał. Gdybym wyszedł przed publiczność, to bym się zachowywał poprawnie i romantycznie, jak to mam w zwyczaju. Ale teraz przestaję z tobą rozmawiać i nie będę odpowiadał na żadne pytania, ponieważ brakuje mojego adwokata. To jest już zgadywanie. Gornie, czy masz jakiekolwiek pojęcie, z kim masz do czynienia? Myślę, że jestem pewien, jest Finka. To jest Jordi LaForge, który odzyskał wzrok. Dokładnie i zauważa co? Kobiety. No i uroki, tak? Wreszcie. Natomiast pozostałe osoby... Nie masz pojęcia? Kandydat numer 2. Zacznijmy od kandydata numer 2. Przyzywa. Nie mam zielonego pojęcia. Nie masz zielonego pojęcia. Kto przyzywał swoje zwierzę, które mu wskazywało drogę? Jakbyś był na mojej prelekcji. Tak. Dobra, to powiem w takim wypadku. Indiańskie pochodzenie ma ta postać. Jest Indianinem. Tak, uczciwa.
Zaczpał się indiański ziół i widzi obok siebie swoje zwierzę duszy, spirit animal. Chamskie zwierzę. Bardzo chamskie, właśnie, kim jest z... Znaczy to nie zwierzę. Jest kandydat numer 3. Może ułatwi ci trochę zadanie. Jakiej rasy jest kandydat numer 3? Jakiej rasy? To było najłatwiej. Z każdym może się być. Ja bym pomyślał, że pani zakręcał. Dokładnie! Ambasador Kellar. Dokładnie. Dzięki wielkie. Następna konkurencja. Jaką by wam tu zapytać następną konkurencję? Znowu oczywiście będę potrzebował czterech kandydatów. Mogą to być te same, mogą to być inne osoby. Kto pierwszy, ten lepszy oczywiście. Lepszy. O, no super. Dobra. Zróbmy w takim wypadku konkurencję, no. O, Hoszker jest, Hoszker jest. Dwie jeszcze osoby. Come on, come on, come on, come on. Dobra, nie, nie, no to nie tak prosto, no niestety. Nie chciałam, ale chciałam. To w takim wypadku, no i dobra. Konkurencja, żywe rekwizyty. Ja jestem rekwizyty. Dobra, żywe rekwizyty, dobrze, okej. Okay. W związku z czym, kochający się ponad życie, Odo i Kłan. Bo już musicie zdecydować, czy to będzie Odo. Kłan i Odo. Rozbili się na planecie w jakiejś gęstej puszczy i mogą się skontaktować z nich. Muszą pokonać siły natury i przeżyć, a zostaną uratowani. Przebić się przez puszczę, przez jakieś rzeki tam. Korzystając z wszystkiego, co tylko napotkało na swoją drodze, a tym wszystkim, co napotkało na swoją drodze, sprzętem jakimkolwiek, czy zwierzętami, czymkolwiek, będą właśnie nasze wspaniałe rekwizyty. To są nasze rekwizyty. Tak, to są nasze rekwizyty. Patrzcie. A ty nie mówisz tak. Nie, to ja. To nie ta gra. Nie. Będą... Props. Gra props się nazywa. Oni robią za rekwizyty, ale nie wspaniały. Nie, wy używacie ich. Ja was używamy. Tak, my was używamy. No. Zobaczcie, zobaczcie, jak ludzie używają ludzi. Teraz będziecie mieli tę okazję. Jest ludzi. Tak jest. Ja wezmę te spodnie. Zostaw ty te spodnie. Gdybyś mnie nie podejrzewał, to byśmy się tu nie rozbili. To bym ciebie ten ogromny konar nie żarł w tyłek. Ja będę szedł w tym, a ty będziesz szedł w tym. Okej, pasuje. Ale wiesz, że zawsze mógłbyś się zamienić, nie wiem, w ptaszka, polecieć, wezwać pomoc, być przydatnym dla odmiany. A, dla ciebie? Nie, dla mnie. Ogólnie. Dla mnie wystarczy, jak kiedyś przestaniesz mnie podejrzewać. Zrobimy tak. Weźmiesz plecak z zapasami. Ciężkie te zapasy. Nie powiem. A ty co? No? A ja będę się dalej boić o mnie. Tak się nie bawimy. Oddawaj spod. Ja tu nie jestem plecak. Możesz być mamutem, wziąć ten plecak. Dlaczego musisz być tym, czym zawsze? Nie lubię się zmieniać w twojej obecności. Jak nazywa się straszliwa wichura. Wichura. Musimy zbudować namiot przed wichurą. Myślę, że... Ja biorę ten namiot. Dzięki! Nie mów dzięki! Ja to mam gdzieś. Ja idę po pomoc. A, gdzie będziesz szedł w tę wichurę? Albo nie, idę do prądu. Wezmę jeszcze śpiwór. Namiot nie składaj się. A, tak powinien żyć każdy zmienny. Zostaw ten namiot. To będzie na zaję.
Bierzemy siekierkę z promu i stawiamy porządny szałas, a nie to. Trzy liście położyłeś i myślisz, że jest fajnie, bo jesteś żerem. Dla odmiany mi przeszkadza deszcz. Ja nie będę się męczył. Weź siekierkę i porąb drewa. No to nazbierałeś trochę drwa. Okej. Nawet ci pomogę. To teraz musimy postawić szałas. Dobra. I co dalej, panie genialny? Jak się kontaktujemy? Z kim? Z tą waszą gwiezdną flotą. Jak trzeba mój jakiś średnio legalny interesik uwalić, to od razu jesteś jakąś piękną torebeczką czerwoną, nie przymierzając, albo innym kubeczkiem. A teraz co? Mówię, nie lubię się zmieniać w twojej obecności. Dziękuję bardzo. Nie możemy ciągnąć, jesteście rewelacyjni, ale czas na następną konkurencję. Następna konkurencja. Ta pani, niestety, ale jest zgłoszona w tym momencie na ochotnika. Ja. Tak, ta pani, pani reżyser. A dobra. Następna konkurencja dzisiaj nazywała hollywoodzki reżyser. Potrzebuje trzech aktorów. No. Reżyser William Shatner. Reżyser William Shatner. I trzeci aktor. Ja lubię to. No i bardzo dobrze. O to chodzi. Scena. Jesteście na kardazjańskim procesie, w którym głównym oskarżonym jest Gauron. Kto z was będzie Gauronem? Tak, będzie Gauron, dobra. Drugie to sędzia, który ma poprowadzić proces, w którym Gauron jest oczywiście winny szpiegostwa, jak to na kardazjańskim procesie. Ja mogę być winnym szpiegostwa. Będzie dobrze. A trzeci to obrońca, który ma odejść na emeryturę i chce po prostu zakończyć swoją karierę w jak najbardziej bezboleśny sposób. Na początek tę scenę zagracie bez udziału reżysera, tak jak to widzicie. Po czym reżyser oczywiście powie wam, jak to zrobić lepiej. Zapraszam. To jest kim u nas? Ty jesteś obrońcą? Ja jestem winnym szpiegostwa. Czyli ty jesteś Gauron? No ja jestem Gauron. Ty jesteś Gauron. Nie, ty jesteś sędzią w takim razie. Ty jesteś sędzią. Ty oskarżasz o szpiegostwo Gaurona. A biedny Gauron właśnie rozpuścił włosy, już widać, że w bojowym nastroju, na kardazjańskim procesie. Nie wiem, trzeba go trzymać, bo... Ty jesteś Gauron. Ja cię oskarżam, tak? No tak. Dobrze, ja się zgubiłem. Może... Okej, tak. Krótkie pytanie. Czy przyznajesz się do winy? Nie, oczywiście, że nie przyznaję się do winy! Już tak! To Wysoki Sądzie, to nie jest wcale tak, że ona chciała coś, że on chciał coś powiedzieć. Po prostu było tak, że... Chciałem coś powiedzieć! Ty mi nie będziesz mówił, kiedy ja mam mówić! Jest to tak bardzo źle. Ja bym chciał powiedzieć! Cisza! Cały proces to jest jakaś farsa! Zmierzymy się, ty i ja, na Batlefy! Nie tak rozwiązujemy nasze sprawy na Kardasji. Rozpoczyna się proces sprawy. Cała Kardasja to tchórze! Cisza! No. Stop! Nie! Co ty sobie wyobrażasz? Grasz jakbyś był wulkaninem w Pornolu! Nie ma problemu! Musimy, słuchajcie, to zagrać inaczej. Słuchajcie. Chciałabym, żebyście spróbowali zagrać to może tak jak... spróbujcie to zagrać, jakbyście byli 18-wiecznymi kompozytorami na dworze jakiegoś cesarza pruskiego. Akcja! Czy już zaczęliśmy mówić? Witam was na sali sądowej w imieniu kardasjańskiego prawa. Oskarżam... Jest winna na pewno. Nie, to jest właśnie znowu. Tak? To pewnie nie wiem, skąd on się wziął. Ja muszę mówić. To
Wszystko musi być w idealnym porządku. Obraza całego pinguńskiego imperium. Proszę nie wprowadzać chaosu na doskonałej sali sądowej. Nie, sorry, to nie wyszło. Jest się bardziej sztywni niż i oszczotki popchnięty przez Oda. Wiedziałem, że coś jest nie tak dzisiaj ze mną. Z tobą zawsze. Słuchajcie, musimy dodać trochę życia jednak do tego, wiecie? Spróbujcie to zagrać, jakbyście byli totalnie w środku fanfary. Akcja! Muszę to skończyć! Dajcie mi święty spokój! To karta spiańska! Słuchajcie, nie, dobra. To tą farbą mi zawróciło zupełnie drugie. Potrzebujemy trochę akcji, ale też trochę słów. Więc spróbujcie to zagrać i wiecie, trochę szachy robić. Jak szachy. W imieniu kardasyńskiego prawa jesteś oskarżona o szpiegostwo. Chciałbym tylko powiedzieć. Ja oskarżony? To jest jakieś nieporozumienie. Jak śmiesz obrażać mój honor? Tak donosi nasz wywiad. I jest to święta prawda. Nasz wywiad nigdy się znam nie znam nasz wywiad. Kłamstwa, tchórzostwo, zero honoru. Nie będę sami rozmawiał. Chciałbym więcej dodać. Jak wszyscy wiemy. Ale nie jestem pewien. Czy zmienić? Co tu jest do zmienia? Jak wszyscy dobrze wiemy, i tak wiemy, że Gauron jest winny, więc w zasadzie. Ja! Idziesz winny. Już dalej. Chciałbym więcej coś dodać. Ale nie masz co. Ale nie mam więcej. Zapraszam. Niespodzianka. Czterech ochotników. Albo ochotniczki. Mikołaj jeszcze nie był. No właśnie. Nie widzę Mikołaja. Zapraszam Mikołaja, tak jest. Chodź. O, dobra, paszkę. To środy, chodźcie, spróbujcie. O, cóż za nieśmiali ludzie, no. O, Jezu. Dawno cię nie było. Myślę, że cię dawno nie było, więc... No. Czekam, naprawdę czekam na nowych. Ja bym chciał urokać. Cześć, naprawdę czekam. Mówisz. Na nowych. Ja tu widzę ciebie z tej konkurencji. Potrzebuję tej kodziery. Nice. Dobra, proszę bardzo. Nice. Ponieważ konkurencja nazywa się dwuzdaniowy słowniczek. Czekam. O Boże. Two line vocabulary. Mamy następujące postaci. Janeway. Kapitan Janeway. Nilix. Dalej będzie Nilixem, tak. Belana Torres. I EMH. Czekają was Voyager doleci i przeportuje ich z planety, na której czeka na nich strasznie niebezpieczeństwo. I teraz tak. Janeway może mówić absolutnie co chce. Zależy. Dawać wskazy, rozmawiać z nimi i tak dalej. Ale uwaga, Nix może wypowiadać tylko jedno z dwóch zdań w odpowiedzi na cokolwiek, co jest dla niego mówione. Czy ktoś te zupki dobrze ugotowałem? Albo to normalne zachowanie w tym sektorze. Zapamiętaj te dwa zdania. Jeden dwa zdania, które możesz używać. Belana może powiedzieć tylko, jak mu, znaczy jej, zaraz przywalę, to się nakryje nogami. Albo to nie ma prawa zadziałać. A MK może oczywiście powiedzieć, jakiego rodzaju pomoc medyczna jest potrzebna. Albo, a mówią, że to ja mam fatalne podejście do pacjentów. Jeszcze raz, może pierwsze zdanie, bo nie może... Jak mu... lub jej, zaraz przywalę, to się nakryje nogami,
albo to nie ma prawa zadziałać. A jak morski, to przy... Jakiego rodzaju pomoc medyczna jest potrzebna? What is the nature of the medical emergency? No właśnie. No właśnie. Wszyscy pamiętają swoje kwestie? Jest pod drzwi. Czy ktoś chce zupki? Dobrą gotowałem. Albo to nie wolne zachowanie w tym sektorze. Zapraszam, Janeway! Lecimy gdzie? Jesteście na jakiejś planecie, zostaliście wysłani, prawda, na tę planetę, czekamy na was, no to już, to fajnie, wyobraźmy, należeli się w domu niebezpieczeństwo, nie wiem, jakaś ewolucja, czy wulkan, no to up to you i tak dalej, uciekacie, próbujecie, nie wiem, przeżyć, czy się schować przed lokalnymi, no to już, poprowadź. Kapitanie Janeway, prowadź. Felix, gdzie jest moja kawa? Jak mu dałeś przywalę, to się robiłem lepiej. Kawa. To ma kawę. Na tej planecie będzie kawa. To nie może zadziałać. Dobra. Belana. Sam zajmę repera, ale nie budujemy. To nie może zadziałać. Doktorze, myślę, że trzeba Belana odesłać tego do... Medical Bay. Jak i zaraz przywalę, to się dogadnę jak będzie. A może ja tu mi pomoc medyczną potrzebuję? Okej. Skoro nie wylądujemy, to może spróbujemy wylądować na pomocy, przejść się na pomocy transportera. No nie może działać. Nic. Masz to nie może działać. Nie pojęcie was. Chcę zabić zupki? Ja się. Doktorze, może jakiś hejmon spojrzał na uspokojenie. On nie może działać. Przypadło. On nie może działać. Ja trafiłem się tak. Dziękujemy za rewelację. Siódka też była dobra, ale okej. Kochani. No, jak pewnie zgadniecie, potrzebuję czterech ochotników. A do czego? Nie mów do czego. Nie, będzie powiem, za łatwo. Nie powiem, dokładnie. Może jest to, no dobra. Okej. Okay. No. Super! Ojejku. Ja się babsko dać hardcora, czy nie dać hardcora? Dać hardcora! Dać hardcora! Jest Dorota tak. Dać Dorota hardcora. Dorota hardcora dostaje. Dorota dostanie tego hardcora. Dobra, okej. Okay. Dobrze, Ola będzie miała rację, ponieważ nazywa się to impreza na holodecku. Otóż Data postanowił zrobić na holodecku, Data. Tak. Ola, jesteś Data. Postanowiłaś zrobić na holodecku imprezę, ponieważ spod doczekał się potomstwa. Więc postanowiłeś, Data, zaszczycić gości swoją poezją na temat Spota, ale, no, że tak powiem, inne osoby nie były tak zachwycone specjalnie pomysłem swojej poezji, w związku z czym zaprogramowały bardzo nietypowe postacie na tym holodecku, które przychodzą na tą twoją imprezę, pukają do drzwi, te drzwi otwierasz, te postaci wchodzą. Musisz się zorientować, musisz się zgadzać, czy te postaci są po kolei. Najpierw pierwsza postać wchodzi, potem po chwili jadę dzwonek, druga postać wchodzi, potem trzecia postać wchodzi. I postaci na holodecku zaraz dalej, który jest na holodecku jeden. Tu dostaniesz numer 3. Tak, a tu będzie numer 2. Jak się zapoznacie, jesteście gotowi do zaczynania. Teraz przeczytam do końca. Tak. Wiecie, że Gorszowi jest właśnie to wszystko. Dobrze.
przepraszam. O nie, szkoda, że nas tam nie ma. Na narodowym. Na narodowym jest co? Czy wszyscy już są gotowi? To prosimy tam dziecinka, bo no, będziecie wchodzić po kolei, jak będzie dzwonek. Data najpierw może rozpocząć imprezę, przygotowania i tak dalej. Zawsze trzeba jakieś odrobinę swojej poezji. Bardzo mi miło, że przyszliście na tę imprezę z okazji tego, że spot wreszcie poczekał się potrąca. Możecie tutaj zobaczyć. Spot, gdzie idziesz? No, spot ma inne plany, ale no, domyślam się, że chcecie wysłuchać mojej poezji. Remet, znowu to samo. Znowu te koty. Ile razy? Tutaj jesteśmy z okazji tylko. Nie wiem, znowu. Jeśli zechcesz usiąść, tam. Już siadałem tyle to razy. Nie no, nie wiem, sorry, od tego. Potrzebuję z jakiegoś lekarstwa. Znowu. Wiem koty, wiem, mam sobie usiąść, wiem, znam to, już to... Może mi nie udać się pan do rektora. Próbuję, już tyle razy próbowałem i nie nadarza po prostu. Od początku. Znowu ta sama od początku, już tyle razy to było. Głupie koty, no pomóżcie mi, błagam, no szaleję po prostu. Dziękuję, co to ma być? Bardzo nudzi. Nie, to nie jest jedno z kocią. Zaszła jakaś pomyłka, to nie jest jedno z kocią. Nie widzę tego. Czy masz jakiekolwiek pojęcie, kto do ciebie przyszedł na imprezę? Nie mam pojęcia. Masz zupełnie pojęcie, kto do ciebie przyszedł. Nie mam pojęcia. Ale to może to troszkę. Nie. Ale tego się boję. A czy coś, może coś się tym osobom stało? Zobacz, ta oto osoba... Ta osoba ma jakieś umojenia. Niekoniecznie, myślę, że... I jest huśtawki nastroju. Ta osoba jest strasznie skurczona. Jestem całkowicie własną osobą, którą zawsze jestem. Proszę zachowywać się jak podwładny. Kapita. A co mu się stało? Huśtawki emocji. Przyjął emocje od wulkanina. Od Sareka. A, ojeju, tak, to jest Pichard, tak. Co się stało gościowi numer 2?
żony, nie wytrzymuje. Ale nie dlaczego? Co? Czy coś tam się... Kontynuuj! Tak, tak. Znowu już tyle razy. Znowu siadłaś na tych kotach. Już tyle razy to widziałem. Po prostu demy. Jest tam w tej sprzęcie ciosowej. Dokładnie, tak. Ale a kim jest? Makor w tej pętli czasowej, z której nie może wyjść. I ta istota na skraju śmierci płodowej potrzebuje bardzo... Tak, ale co ja powiem? Bezsolny potwór, który wysysa sól z... Dokładnie! Namacałaś, dziękujemy. Dobra, rola. Kochani, kolejna konkurencja. No cóż, no, czterech ochotników. Zapraszam, szczególnie nowe osoby. Bardzo nowa osoba, tak? Najnowsza. Tak. No, przydały mi się dwie panie, bardzo mi się przydały dwie panie. Dwie panie. Przydały mi się dwie panie. Fluor na przykład, tak. Tak. Jakaś inna pani. Jakaś inna pani już. Chodź! No! Kinka, tak? Ja mam rolę dla ciebie. Nice. Zdecydowanie. No to jest. Myślę, że zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeszcze jedna osoba. Jeden pan. Chodź, już tą rolę dzisiaj grałeś. Znowu. Na tył nie będziemy. Tak, tą rolę tak. Ta konkurencja nazywa się zmiana. Change. Konkurencja polega na tym, iż w dowolnym momencie prowadząc konkurencję, w którym będzie hasker, a mija hasker, może powiedzieć zmiana. Wtedy pozostałe osoby odgrywające tą scenkę muszą swoje ostatnie zdanie powiedzieć inne niż powiedzieli. Czyli, o, jaka dzisiaj ładna pogoda. Zmiana. O, jaka dzisiaj brzydka pogoda. Zmiana. O, chce mi się kupę. Zmiana. I tak dalej. Dopóki nie będzie zadowolony prowadzący. I wtedy może być kontynuowana dalej konwersacja. Scenka jest następująca. Kira. Nice. I Odo. Wreszcie przeprowadzają bardzo poważną rozmowę i wyznają sobie uczucia. W tym momencie do kwatery wchodzi Łaksana Troj. Drogi stojeną kości o Odo. Chodź, wiesz, no ja, no przecież to miała być scena romantyczna. No tak. Cieszę się, że pan sobie widzieliśmy. Też, znowu. Nie cieszę się, bo myślałam, że stanie się to wcześniej. Ja też myślałem, że stanie się to wcześniej. Zmiana. Ja też chciałem, żeby się stało wcześniej. Zmiana. Też bardzo cię lubię. Co? Lubię, też bardzo cię lubię. Teraz to, co możesz mi powiedzieć, to jest ja też bardzo cię lubię. Zing! Oto czy... Co tutaj się dzieje? Nie wdawałem ci duszy do moich kwater. Nie dawałeś jej klucze! Ona ma klucze do twoich kwater! O to przepraszam, dlaczego tu się znajduje inna kobieta? Inna kobieta? Kto się zmienił? Inną... Do kogo? Inna kobieta? Przepraszam, kim w ogóle pani jest? Kim ja jestem? Jestem... Daj mi trochę powiedzieć. Ja jestem jego najdroższą kobietą. A, o, no co to ma znaczyć? To było wtedy, kiedy ja byłem też kobietą. Słucham? To było wtedy, kiedy byłem kobietą i mężczyzną. Ale to mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza to! Jak teraz nie wytłumaczysz mi, to stąd wychodzę. Właśnie. Ja zaraz mi nie wytłumaczysz, to tu zostanę i będę się narzekać. Ja bym nie chciała, mój drogi, żeby ta kobieta tutaj zostawała teraz. Przepraszam!
dobrą, taką piękną kobietą. No jak chcesz, to możesz też zostać czasem. No. To jest mój czas, żebym się zregenerował. To jest mój czas, żebym wyszedł z tego pomieszczenia. To jest mój czas, żebym wyszedł z żółce powietrza. To jest mój czas, żebym zamienił się w wiaderko. Typowe! Bo ja mam jakiś problem i on zamieni się w wiaderko. Szanowne! No i widzisz, co zrobiłaś? Zamienił się w wiaderko. To nie moja wina, że on nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji. To nie moja wina, że on podjął taką decyzję. Teraz się widzi i egzystować jako wiadro. To jednak przychlas jest, prawda? Tak, to no, że jestem wiaderkiem nie znaczy... Myślę, że to jest wiaderko wiaderko. To jest na cappuccino. Pełen brązowej cieczy nie znaczy, że nie mam uczuć. Rozmawiaj do naszych rąk. Ja tak chciałem, żebyś powiedział, że to zamieniliśmy się razem. Kolejna konkurencja. Nie zgadniesz teraz. No, ojej, skąd widziałeś? Pisałeś to? Skąd widziałeś? Normalnie zaglądałeś do moich notatek, słuchaj. Zapraszam cztery osoby. Płci dowolne. O, to dużo polepsza. Zdecydowanie. Zapraszam, zapraszam, naprawdę to są wpijający. Zapraszam. Masz wzięcie, powinieneś karty motywacyjne. Dobra, kochani, bo będę wskazywał. Znajomy. Ja chciałem powiedzieć, że mało Krakowa było. Poznaj się bardzo. To prawda. Ty masz rację, zupełną. To prawda, jakoś kurczę krak. Jeden raz sobie. Dziewczyny? Nie, nie, widzę te twarze przerażone. No to niestety, no. Kopie, ty musisz. Zrutele, Kraków został wezwany. Co Ursus sądzi o tym, żeby do nas dołączyć? No! Zapraszamy. Super. I kto jeszcze? Może było? Nie, nie. No, to... D. To jeszcze. Come on. No, jeszcze jedna osoba. Może koleżanka. No to TNG. Także ktoś, kto musi znać TNG. Wspaniale. Scena jest następująca. Picard, Data, Worf i Wesley. Zostali schwytani przez dziwnych obcych, uwięzieni i były na nich przeprowadzane eksperymenty, które powodują, że bardzo dziwne zachowanie się u nich jakieś pojawia. W tym momencie są zamknięci, prawda, w jakimś takim czymś triku i usiłują razem otworzyć i wydostać się stamtąd. To już coś zaczyna im się udawać powolutku, ale jest niebezpieczeństwo, że zaraz ci obcy wrócą, prawda, to się zrobi. A wasze zadanie pod tytułem Cheat Text polega na tym, iż dostaniecie w tych kopertach każdy z was po trzy teksty. Te teksty musicie wpleść w to, co mówicie, na zasadzie osobie. Kiedy tylko chcecie, zaglądacie do koperty, możecie schować te teksty do kieszeni. Jeszcze nie podglądajcie wcześniej, jakie są to teksty. Jeżeli wybieracie jeden z tych trzech tekstów i musicie go wpleść. Możecie na przykład powiedzieć, o, moja matka zawsze mówiła i w tym momencie wyciągasz ten tekst, mówisz ten tekst, albo zawsze chciałem ci powiedzieć, że i ten tekst, czy coś w tym rodzaju. Wpleście. Te teksty są osobiste. I teraz tak, komu dać kolor? Ja myślę, że Wesley... Krystyna. Tak, Wesleya. Tak, najładniejsza tutaj mamy, myślę, tak. Worf. No ja widzę tutaj tylko jednego prawdziwego Kingo. Jeden prawdziwy Kingo. Kto jest tym prawdziwym Kingo? Dobrze, będziesz Worfem w takim wypadku. Myślę, że tutaj dostanę Data, bo jest taki bardzo... O nie, Sławek tak. Kocha Data. Daj Sławkowi Data. Sławek? Tak. Sławek lepiej Data? Dobrze. Sławek będzie bardzo dobrym Data. Pamiętajcie, naprawdę, to się z nami nie tak dzieje.
musimy być dokładnie tacy jak w postaci. Czyli losujemy sobie jedno tylko. Tak, ale nie w tej chwili. Będziecie brać, jak czujecie, że chcecie wykorzystać ten fragment, wleźć go, to wtedy bierzecie i wykorzystujecie te wszystkie trzy, przez te 5 minut, jak tam 10, jak będziemy teraz grać. A scena jest taka, jak mówiłem. Oczywiście kapitalnie. Prowadził tutaj całą resztę, przez to w jakiś sposób się wydostać z tej straszliwej dziury, z tej straszliwej matni. Zapraszam. Ejda, próbowałeś użyć kursu magicznego, żeby otworzyć drzwi? Jeszcze nie. Rozkaz wykonać. A coś, panie kapitanie, się ze mną dzieje. Ja w ogóle, nie wiem, się zaczynam bać. Ty się bać, już zabraliśmy ci ten chip emocji ostatnio. Skipałem drugi. Wiesz o tym, że ci chyba ci źle działają. Pamiętasz, co było ostatnim razem, kiedy go uruchomiłeś? Po pół statku ciebie ganialiśmy, jak na gola zabiegałeś. Ale to Bog nas ścigało. Nie, nie ścigał nas Bog. Leciliśmy na misję badawczą. Dobra, przyznać się, kto schował przede mną syn pokoju. Myśla, ty pijesz? Przecież... Przecież ty nigdy alkoholu nie piłeś. Jak to? Nie, przecież mówiłem, że nienawidzę i poproszę jeszcze. Jak prawdziwy wojownik! Mogę spróbować wyrwać te drzwi z zajazdu. Spróbuj. Moja jakaś pozycja? Wiesz, kapitanie? Nie czuję się na siłę. Czekaj. Tak myślę. Nie, takie. Matka cię nie lubi. Moja matka mnie nie lubi. Kurde, wiedziałam, że coś jest nie tak. A mój ojciec? Mój ojciec powiedział do ciebie. Ja się tak nie bawię, nie chcę być kapitanem. Wiecie co? Ja nie mogę wydać tych drzwi. Bo tak naprawdę jestem romulańskim szpiegiem. Logicznie rzecz biorąc, zawsze to podejrzewałem. Przecież ty nigdy nie miałeś takiego żoła. Bądź. Chyba twoja matka. Ja nie mam matki. Dobry list. Boże, ja jestem klonem. Kiedy wam tego nie mówiłem, ale mam strasznego doła. No czy tak, czy to zatańcz ze mną? Ja bym nie tańczę. Nikt nie robi romulańskich szpiegów. To on jest. Mówisz tak, ponieważ... To przez fejzę. Panie kapitanie, czy coś w końcu zrobimy z tym czymś, bo to się przy to są wyjść, ponieważ coś na nas bardzo źle wpływa. Może usiąść i poczekajmy, sami nas wpuszczą. Ja nie wiem, moje pozytywne serce bije tylko dla ciebie. Słuchajcie. Dla niego? Dlaczego nikt z was nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha? Podam na genialną solucję. Możemy to zrobić w ten sposób. Baczność na mojego komenderzy, co za nagacie. To jest rozwiązanie. Zróbmy, to że dostaniemy się do stępni. Co się da? No to jest najlepsze.
panie, została nam już tylko 5 minut, w związku z czym nie mam serca pokonać was w kolejną... Spokojnie, ja nie zajmę całej godziny. Nie zajmiesz całej godziny. No dobra, możemy zrobić jeszcze jedną trudną konkurencję. Ale zachęciłem. Trudną konkurencję, czy mam na ostatnią trudną konkurencję Henry? Czterech? Czwórkę. Słowę? No! Zwróciłem. No widzisz, po początku trzeba było. Dobra. Jeszcze jedna osoba. Ja trudnej konkurencji. To ja pójdę. O, trudna konkurencja. Nie. Jestem na ostatnim hardcore. Dzięki stary. Nie. Powiem ci, że nie. To będzie konkurencja w kilku słowach. To oznacza, że każdy z was będzie mogło wypowiadać zdanie składające się tylko z określonej liczby słów. Określonej liczby. Tak. Kurt, Spock, McCoy, Scotty wylądowali na scenie w Łodzi na Trexterze w 2016 roku i próbują zachować się tak, aby nie złamać pierwszej dyrektywy i nie zmienić niczego w przeszłości. To będzie Kurtem. Będziesz Kurtem, bo jesteś genialnym Kurtem, możesz wypowiedzieć każde zdanie, które wypowiadasz, musi składać się z 5 słów. To będzie Spockiem. Nie, ja mówię do Kaskera, że Spock może mówić tylko i wyłącznie 3 słowa. Każde zdanie, które wypowiadasz, każda kwestia musi się składać 3 słowa. McCoy, jak nie mam, 4 słowa równo, zawsze. A Scotty, 2 słowa. Wszystko w 2 słowach, podsumuję zawsze. Więc chodzi. Pojawiacie się na Trexterze nagle. Dziennik kapitański. Wylądowaliśmy w Łodzi. Nie tak. Dokąd pójdziemy dalej, wszyscy razem? Co tu się dzieje? Jest, może ty powiesz coś więcej. Jest niezła impreza. Ty przeklęty, zielony, spiczasto uchy. On chciał dodać coś więcej. Upraszam to sobie. Ludzie. Przybyliśmy w pokojowych zamiarach razem. Nie mów mi, co to pierwsza dyrektywa. Jim, co ty wyrabiasz? Uderzyłeś mnie w ramię bardzo silnie. Jestem twoim doktorem, mogę. Ała, to bardzo... Chyba nie. Nic się mówiąc. Jakie proponujesz rozwiązanie, mój przyjacielu? Idziemy na imprezę, no nie? 2016. Kapitanie. Sugeruję, że powinniśmy iść dalej. Ale gdzie na tą imprezę? Impreza to bardzo niebezpieczne miejsce. Myślisz, że mają tu... O! Syntoko na niższym mówiąc. Dobry człowieku, który jest Rob? Komputer, Rob. Rob, Rob. Jakiś problem? Komputer! No tak nie... Właśnie dowiedziałem się, który rok. Który rok? Jest właśnie 2016. Ty... Liczę. Trochę rzuciło. Jak żeśmy się tu znaleźli? Chciałbym ci odpowiedzieć na te... pytanie. Bardzo proszę. Ale myślę, że powinien to zrobić. Dziękuję. Kto powinien? Sprawia mi to bardzo dużo trudności. Chyba muszę cię przebadać. Lepiej nie. Rozwiążmy to logicznie. Jestem twoim bardzo
ulubionym pacjentem. Leczyłbym. Nie, leczyłbym cię. Wiem, że byś mnie leczył chętnie. Ale ludzie. Ci ludzie nas nie widzą. Plus 18. Dobrze, że nie plus 500. Dziękuję, kochani. Myślę, że ktoś go nie skopił przy dwóch słowach. Dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo. To wiecie.